29 maj to rocznica śmierci. Bardzo mocno zastanawialiśmy się nad tym, jak upamiętnić Jerzego Pilcha w naszej miejscowości i też bardzo mocno wsłuchiwaliśmy się w głosy naszych mieszkańców. Pojawiały się przeróżne pomysły, które siebie nawzajem w żaden sposób nie wykluczały, ale też bardzo mocno zastanawialiśmy się, jaka forma byłaby taką najwłaściwszą upamiętniającą jego twórczość, jego życie. Ale też zastanawialiśmy się nad tym, czego on tak naprawdę sam by chciał. No i doszliśmy wspólnie do wniosku takiego, że najbardziej takim trafnym pomysłem będzie zorganizowanie rzeczywiście festiwalu. Festiwalu słowa imieniem Jerzego Pilcha Granatowe Góry i tutaj muszę powiedzieć, ani nazwa wbrew pozorom, ani też znak graficzny tego festiwalu i tym bardziej kolor nie są wcale przypadkowe. Z mojego punktu widzenia jako literaturoznawcy hołd dla Jerzego Pilcha jest także hołdem za coś dla mnie niezwykle ważnego, co symbolizuje literaturę. Mianowicie wybitny pisarz posiada taką nieprawdopodobną zdolność, że tworzy nam krainy, w których chciałoby się zamieszkać. Chcemy wykorzystać potencjał Wisły, a więc wyjdziemy, tak przysłowiowo, wyjdziemy w teren. Czekają nas spacery, zarówno spacery z pisarzami, jak i można powiedzieć gospodarzami Granatowych Gór. Codziennie będzie odbywał się spacer śladami Jerzego Pilcha. Ten spacer będzie rozpoczynał się na dworcu kolejowym, bo to przecież tutaj Jerzy Pilch wracając często do domu, wysiadał i rozpoczynał taką swoją podróż do domu na Parteczniku. Te spacery poprowadzi mieszkanka Wisły, Wiślanka Katarzyna Koszwara. Chcemy naszym gościom pokazać tą Wisłę opisywaną często w prozie Jerzego Pilcha. Festiwal jest najbardziej żywą formą pamięci o pisarzu jego twórczości, ponieważ koncentruje żywych ludzi, tych, którzy Pilcha znali, tych, którzy się nim fascynowali, tych, którzy jakieś związki twórcze czy osobiste z nim mieli, ale przede wszystkim pozwala być ze sobą czytelnikom prozy Pilcha. Dla mnie to jest trochę takie najszlachetniejsze działanie zatrzymania pisarza między nami. To znaczy sprawienia, żeby on nam jednak nie odszedł w ten zaświat, inny świat, czy gdziekolwiek jest, ale żeby go zatrzymać między nami.